Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Green Room. Ja nazywam się Bartek, a program poprowadzi wraz ze mną oczywiście Kasia. Witajcie. Dzisiaj mamy dla Was przygotowane trzy materiały. Pierwszy z wizytą w Pradze. Odwiedziliśmy studio Warhorse, który jest teraz w trakcie produkcji gry Kingdom Come Deliverance, który jest realiami średniowiecznych czasów, dokładnie roku 1403. Także będziemy z wizytą u Jerzego Janowicza, czyli znanego tenisisty, który hobbystycznie gra także w Counter-Strike'a. I na koniec mamy dla Was materiał dotyczący hyperbooków, czyli coś dla fanów technologii. Ale to oczywiście nie wszystko. Będą również goście specjalni, m.in. Adrian Kostrzemski, PR Manager ESL Polska oraz Kuba Kubik-Kubiak, profesjonalny zawodnik CSGO, m.in. grający w drużynie Alsen Team. Pamiętajcie również, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie jakieś ciekawe pytania do naszych gości specjalnych, możecie je zostawiać na czacie, my wybierzemy te najciekawsze, no i postaramy się je właśnie zadać. Teraz nie przedłużając, zapraszamy na pierwszy reportaż, gdzie byliśmy z wizytą za dolną południową granicą w studiu Warhorse. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Asia Nowak i pracuję w Warhorse Studio, w którym dzisiaj się znajdujemy w Pradze. Jestem Tobias Stolz-Willing, PR manager at Warhorse Studios. A PR je vlastně vztahy s veřejností, takže se snažím jak mluvit s médií, tak s fanouškama, nebo dělám eventy, veletrhy, na kterých jezdíme, aby lidi vlastně věděli nebo rozuměli, na čem tady pracujem. Pracuji tutaj jako taký badač kultury średniověča i dbám o to, aby to, co jest představené v našem projekcie v grze Kingdom Come Deliverance, odpovědalo realiom średniověča. Tyhle lidi všechny se snaží pracovat na Kingdom Come samozřejmě a Kingdom Come má být graficky co náročnější, jak to jen jde, aby jsme prostě ten středověk, jaký byl, aby jsme ho ukázali na monitoru. Do takich głównych moich zadań przede wszystkim należy zbieranie materiału i tutaj rozumiemy materiały źródłowe, różnego rodzaju literaturę, artykuły, wiadomości, które mogą się tykać średniowiecza, które mogą dotyczyć całej tej kultury i historii. Tego rodzaju różnego teksty, badania staram się zgromadzić w formie katalogu, w formie tekstów oraz referencji, które mogą użyć różne inne grupy, różne inne teamy w naszym studium gier. Normalnie, gdy się tady zrodzi jakiś nápad, tak to většinou jde od designerského departamentu, gdzie siedzi nasz creative director Daniel Vávra. A když zrodí nějaký nápad, když se tam něco vznikne, tak tenhle nápad jde okolo Aši například, Joany, která zkontroluje, jestli to je historicky korektní, jestli to tak mohlo být nebo nemohlo být. Vůbec rovněž konsultujeme se s našimi artistami, s nimi tvoříme vizuální koncept. Wtedy powstają pierwsze rysunki 2D, osadzenie właśnie takich realii już w ciągu naszej gry, a później reszta trafia do wykonawców, czyli do grafików 3D. Oraz animatorów, skrypterów, którzy dane elementy włączają do naszej gry. I wtedy jest bardzo ważne, że moja jakby znajomość szerszego spektrum różnego rodzaju materiałów musi być także przeniesiona do tych innych osób, które powiedzmy tak bardzo się historią nie zajmują. Jeśli to schwali, tak to jde ob jeden dál, což je už k 2D a 3D lidem, což znamená, že oni musí kolem toho nápadu vytvořit nějaký ten svět, musí tam dát nějaké lokace, nějaké budovy, nějaké lidi a tak dál.
programátoři a animátoři se pak snaží tohle spohybnit, aby ty figurky, aby se figurky pohybovaly, aby lidi dělali, aby měli nějaký cyklus a tak dál. A na konci prostě, až to všechno dodělali, víceméně animace se dá dodělat, že ty figurky se umějí hejbat a pohybovat, tak to dostanou skriptéři, kteří je takový ten department, do kterého všechno zapadne, takže všechny věci, které se tady dělají, by mohlo spadnout do toho skripters department a oni z nich pak vypadne nová alfa, nová beta, prostě ty víceméně hotové verze, které se pak dají hrát. Wtedy również jestem jakby taką osobą do konsultacji. Tworzymy wspólnie plan, które elementy możemy również na przykład zmodyfikować na potrzeby gry, ponieważ nie wszystko jest możliwe użyć tak, by było stuprocentowo realistyczne. Wiadomo, są różnego rodzaju ograniczenia technologiczne, czy po prostu, aby gra była bardziej interesująca i w ten sposób musimy podać niektóre informacje modyfikacją i ja wtedy robię, można powiedzieć, gram taką rolę osoby, która stwierdza, jak bardzo możemy te granice posunąć. A aby jsme to uměli udělat, tak na to není třeba jenom ta grafika nebo jenom ten engine, ale je potřeba i mluvit nebo skonzultovat to s profikama, tak například animace, kde mluvíme třeba o souboji s mečem nebo tak, potřebujeme pravé šermíři nebo mástři, kteří si nezabývají ničím jiným než s tím šermováním. Takže je tady pozveme do WoHo Studios, jsme tady měsíce tady s nimi pracujeme a snažíme se vlastně s naším mockupem, což je Motion Capture Studio, se snažíme všechny ty pohyby, všechny ty šermířské ataky a obrany jedna ku jedné dostat do té hry. A na to je třeba ten herec nebo šermíř dostane takový černý obleček s těma bílýma puntičkama a kamery okolo je snímají a pak máme vlastně tu možnost toho šermíře nebo ten pohyb jedna ku jedné dostat na ten monitor. Na przykład w tym kościele w Użycach nie zostały zachowane żadne elementy, które mogłyby wskazywać na to, jak kościół dokładnie wyglądał w roku 1403, kiedy toczy się właśnie Kingdom Come Deliverance. Dlatego stworzyliśmy własny, że tak powiem, model kościoła, który przechodzi przebudowę, co wiemy na przykład z tekstów zachowanych w archiwali. Stworzyliśmy własne wnętrze, tam również, które uległo przebudowie, również stworzyliśmy własne dekoracje i co na przykład bardzo interesujące, tworzymy również według nas najlepiej pasujące zestawy naściennych malowideł, które są w bardzo licznej ilościach zachowane w Czechach, ale często we fragmentach, a w tym kościele w ogóle nic nie zostało zachowane, więc musieliśmy na podstawie znajomości patronów w danym mieście, znajomości fundatorów, stworzyć własny program. I aby wypadało to oczywiście co najbardziej realistycznie, co najbardziej wiarygodnie, staramy się poużywać najlepsze technologie, które w tej chwili mamy możliwość mieć w naszym studio. Oprócz silnika CryEngine używamy karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 980 Ti i dzięki nim jesteśmy w stanie stworzyć dynamiczny świat w takich kolorach, w takiej formie, jakimi byśmy chcieli, żebyście je zobaczyli. Oczywiście będę się bardzo cieszyła, jeśli spróbujecie naszej gry już w pełnej formie, która ukaże się w przyszłym roku, końcem lata. Witamy już po krótkiej przerwie, a z nami jest gość specjalny, peer manager ESL Polska, Adrian Kostrzemski. Cześć, dzień dobry.
Może nawiązując jeszcze do materiału, który zobaczyliśmy przed chwilką, Adrian, czy ty oprócz CS-a, bo to akurat jest wiadome, i Hearthstone'a, grasz w RPG? Lubisz taki typ gry? Przyznam szczerze, że nie. Jakby ja gustuję przede wszystkim w Counter-Strike'u, w grach, które są symulatorami rajdowymi, trochę piłki nożnej. To są trzy gry, w które gram najwięcej. Czyli nie przeszedłeś Wiedźmina? Jeszcze nie, ale nie przeszedłem ze względu na brak czasu. Jest na komputerze, czeka na przerwę świąteczną i to jest mój plan cichy, żeby przejść tą grę. No bo jednak da się zauważyć te podobieństwa między Kingdom Come Deliverance a Wiedźminem, mimo tego, że studio Warhorse robi bardziej taki realizm średniowieczny, natomiast Wiedźmin to jest takie typowe fantazy. No zdecydowanie i to jest chyba taki tytuł, który każdy Polak, każdy fan gier komputerowych powinien przejść. Tak mi się wydaje. Zdecydowanie, zwłaszcza, że to jest polska produkcja, tak? Wiedźmin. No dobrze, może powiedz nam, Adrian, czym się zajmujesz, bo może nie wszyscy wiedzą, czym jest właśnie funkcja PR Manager. Tak, jak wspomniałeś, na co dzień jestem PR Managerem w ESL Polska. Zajmuję się szeroko rozumianą komunikacją tego, co robimy na zewnątrz. Moim głównym celem jest to, żeby o wszystkich naszych działaniach dowiedziało się jak najwięcej ludzi za pośrednictwem różnych mediów, czy to prasy tradycyjnej, internetowej, telewizji, youtuberów, social mediów i tak dalej. To możemy tak w taką kapsułę zamknąć i możemy powiedzieć, że to jest jeden z głównych moich obowiązków, właśnie dbanie o to, żeby ludzie dowiadywali się o naszych aktywnościach jak najwięcej, jak najczęściej. Nie jest tajemnicą, że zbliża się w 2016 roku Intel Extreme Masters, który w marcu już zagości jako jeden z największych eventów e-sportowych akurat w Polsce. Powiedz, maczasz w tym palce i będzie to już 10. edycja. Czy coś specjalnego zostało przygotowane z tego tytułu? Tak, naszym celem jest, żeby każda nasza impreza Intel Extreme Masters, którą organizujemy w Polsce, z roku na rok była coraz lepsza, coraz większa, coraz ciekawsza zarówno dla odwiedzających, jak również dla tych, którzy oglądają zmagania graczy przez internet. Przygotowujemy bardzo dużo ciekawych niespodzianek. Będzie dużo zmian w porównaniu do tego roku. I mam nadzieję, że większość, albo mam nadzieję, przede wszystkim wszystkie zmiany spodobają się naszym odwiedzającym. Ale możesz coś nam zdradzić, jeżeli chodzi o nadchodzący AM? No bo wiemy, że z roku na rok jest coraz więcej tego wszystkiego. Wcześniej był sam Spodek, potem doszło Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Co dalej? Może pół miasta, całe miasto? Co dalej? W przyszłym roku raczej nie zdecydujemy się, żeby dorzucić kolejny budynek. Marzy nam się, żeby był taki magiczny pilot, pyk, wciskasz przycisk i Spodek ma nagle jedno piętro więcej, tak? Byłoby to idealne. No niestety nie jest to możliwe, no, bo wszyscy, którzy przyjeżdżają na naszą imprezę, chcą oglądać tych najlepszych graczy. Z roku na rok tych ludzi jest coraz więcej. No, miejsc niestety nie ma coraz więcej, więc musimy sobie jakoś z tym radzić. Więc naszym głównym założeniem w tym roku jest to, żeby jak najwięcej ludzi w jednym momencie mogło oglądać najlepszych graczy na świecie w jednym momencie. To jest nasze główne założenie. Plan jest dosyć ambitny, mam nadzieję, że uda się spełnić. Będzie kilka zmian stricte organizacyjnych. Najważniejsza zmiana jest taka, że w przyszłym roku impreza będzie trzydniowa, a nie czterodniowa, jak to miało miejsce w tym roku. Nie ma tego biznes, media, VIP day, jak to było w tym roku. Bawimy się tylko piątek, sobota, niedziela, ale jestem pewien, że emocji będzie tyle samo bądź więcej. Ale w związku z tym, że nie ma tego business day'a, to sprawia, że on się przesuwa na dzień piątek, czy nie ma go w ogóle i wszyscy mogą wchodzić przez wszystkie te trzy dni? Nie ma go w ogóle, nie przenosimy go na piątek. Od piątku zapraszamy wszystkich fanów e-sportu. Mogę zdradzić, co oczywiste, wstęp jest bezpłatny na naszą imprezę. Tak samo jak w latach ubiegłych będą bilety wcześniejszego wstępu. Ale ogólnie impreza będzie darmowa. No to może nawiążemy już, skoro zacząłeś o tych biletach. Powiedz, czy warto sobie zostawić jeszcze w grudniu przed kupieniem prezentów jakiś budżet specjalnie na te bilety? Coś mi podpowiada,
ale to miejcie tą pewność, że jakby to jest moje prywatne zdanie, ale coś mi podpowiada, że jednak warto zostawić troszeczkę kasy w kieszeni, bo może zdarzyć się tak, że bilety będą dostępne w grudniu. Tak, tak, coś mi się wydaje, że tak będzie. Jasne. Powiedz, już nawiązując do tego, że to jest 10. edycja, 3. już w Polsce, tak teraz będzie 4. Powiedz, co się zmienia na przestrzeni lat? Przez 10 lat organizowany ogromny turniej, największy event tego typu na całym świecie. Powiedz, co się zmienia przez te 10 lat, co się zmieniło? Bodajże po drugim Intel Extreme Masters w Katowicach Karmak powiedział, że w tym roku, kiedy odbywała się ta impreza, było tyle ludzi na trybunach, którzy na żywo oglądali zmagania graczy, co w pierwszym sezonie na streamie. To pokazuje, jak bardzo rozrosła się ta impreza, jak bardzo urósł e-sport i jaką popularnością się on cieszy obecnie. Największa właśnie zmiana jest to, do jakiej rzeszy ludzi dociera e-sport, jak wiele osób go ogląda. I to jest chyba ta największa zmiana. Kolejna zmiana to widać zaangażowanie graczy w cały turniej. To nie jest kolejny turniej, w którym gracze biorą udział, no bo wypada. To jest turniej, w którym gracze grają, bo to jest prestiż, bo to jest Intel Extreme Masters. To jest najbardziej prestiżowy turniej e-sportowy na świecie. Oczywiście są na świecie takie turnieje, które mają większą pulę nagród, no ale nie do końca przekłada się to na prestiż. To właśnie to, że to jest 10. sezon Intel Extreme Masters, to ma swój smaczek. Mamy ciągłą historię, ciągle rośniemy, ciągle ten turniej jest coraz większy i to nas bardzo, bardzo cieszy. Pytanie z czatu, czy będzie więcej biletów? To jest takie pytanie dosyć trudne, bo nasi widzowie, nasi fani Intel Extreme Masters, jak również fani e-sportu muszą zrozumieć jedną rzecz. Musimy wypośrodkować liczbę biletów do liczby osób, które chcą wyjść bez biletu. Bardzo zależy nam na tym, żeby e-sport docierał do jak największej rzeszy osób, przez co z całą stanowczością mogę stwierdzić, że raczej nigdy nie będzie takiej sytuacji, gdzie Intel Extreme Masters będzie imprezą w pełni biletowaną, że nie będzie wstępu takiego darmowego. Właśnie ze względu na fakt, że chcemy, żeby o e-sporcie dowiedziało się jak najwięcej osób, żeby go oglądało jak najwięcej osób, nie chcemy wprowadzać tych biletów. Ale myślę, że uda nam się znaleźć taki złoty środek co do ilości biletów płatnych i tych wejść bezpłatnych. Ja jeszcze chciałbym spytać, ponieważ bliski memu sercu jest StarCraft. Kłamiesz. Jak to nie? Jedna z lepszych. Obaj wiemy, że chcesz się teraz NetWars podlizać. Nie, pozdrawiamy NetWars. Aczkolwiek, co z tym StarCraftem na nadchodzącym AIM-ie? W chwili obecnej nie mogę niczego powiedzieć, co będzie ze StarCraftem. Gdzieś liczę w głębi serca, że w najbliższej przyszłości będziemy mieli radosną nowinę dla fanów tej gry i będziemy mogli zobaczyć tą grę na łamach Intel Extreme Masters, ale na takie obietnice jeszcze trochę za wcześnie. Znaczy, wydaje mi się, że też Karmak jest wielkim fanem StarCrafta, zawsze kogoś podnosi i też mocno kibicuje tym wszystkim zawodnikom. Ciekaw jestem, czy znowu zobaczymy Uszata. Uszat robi się coraz starszy. Jakby, no to już nie jest ten sam Uszat, którego znamy sprzed lat nastu. No mam nadzieję, że uda się kogoś podnieść. Czy to zawodnika Counter-Strike'a, League of Legends, może StarCrafta. Jeszcze takie pytanie z czatu dotyczące Karmaka. Czy będzie on w Katowicach na AIM-ie? Ponieważ nie wiem, czy posiadasz taką informację, ale to pytanie musi paść. Nie wiesz? Czy Karmak będzie w Katowicach? Tak, pytanie z czatu. Czy Karmak będzie w Katowicach? Nie, jakby osobiście, prywatnie nie wyobrażam sobie, żeby nie było Michała na finałach 10. sezonu Intel Extreme Masters. Życie jest bardzo przewrotne. Michał jest bardzo rodzinną osobą. Wątpię, żeby chciał, żebym zdradzał szczegóły z jego życia prywatnego. Więc może zakończmy to tym, że liczę na to, że jednak w Katowicach się pojawi. Mam jeszcze pytanie od Arguna84. Czy planujecie imprezy poziomu AIM-a, ale w innych miastach w Polsce?
E-sport na tyle dynamicznie rozwija się w naszym kraju, w Europie, jak i na świecie, że niczego nie możemy wykluczyć. Bardzo ciężko jest mi teraz obiecać, że na przykład na Stadionie Narodowym pojawi się jakaś impreza e-sportowa, gdzie będziemy mieli $1 000 000 w puli nagród. Bardzo bym chciał, naprawdę marzę o tym niezmiernie, ale jeszcze za wcześnie na takie obietnice. Zobaczymy, jestem dobrej myśli. Powiedz, bo to jest ogromny prestiż, że tak wielka impreza jest akurat w Polsce. Powiedz, co mogło wpłynąć na to, że akurat właśnie w Polsce są finały i to już po raz trzeci. Czynników, dla których Intel Extreme Masters zagościł w Polsce, jest bardzo wiele. Oczywiście dużo zrobił Karmak, jako że jest Polakiem, dużo zrobił. Dużo zrobiły władze miasta, którym również zależało na tym, żeby taka impreza w Katowicach się odbyła. To jest tylko kilka czynników, które na to wpłynęły. Zabrakłoby nam czasu antenowego, żeby o wszystkich opowiedzieć, ale mogę wam z czystą odpowiedzialnością powiedzieć, że jest jedna rzecz, która bardzo ułatwiła decyzję o tym, że Intel Extreme Masters ponownie odbędzie się w Katowicach. To są kibice. To, co robią polscy kibice, jest niepowtarzalne w skali świata. Wielokrotnie spotkałem się, jak oglądałem streamy z różnych innych turniejów, gdzie komentatorzy, eksperci mówili, no jesteśmy tu i tu, atmosfera jest wspaniała, ale to nie to samo, co w Spodku. Spodek wytwarza taką atmosferę, między innymi ze względu na swoją budowę, że kibice bardzo ochoczo dopingują swoich ulubionych graczy. Nawet nie musi być to ulubiony gracz. Ja mam taką sytuację w pamięci, to był chyba pierwszy Intel Extreme Masters, gdzie Mana grał z niemieckim graczem o ksywie Soke, tak mi się wydaje. Jest taki zawód. I Niemiec wygrał i dostał owację na stojąco od polskich kibiców. Rzadko się to zdarza, żeby niemieccy gracze, zawodnicy otrzymywali gromkie brawa na polskich stadionach sportów tradycyjnych. Tutaj się to zdarzyło i naprawdę to pokazuje, jakim wspaniałym tworem jest e-sport. Kolejne pytanie naszych widzów. Counter-Strike, czy będziemy mogli go oglądać przez cały czas w Spodku, w MCK-u? Czy możesz nam zdradzić taką informację? Widzimy, jak rozrasta się Counter-Strike. Mamy w pamięci to, co się działo w tym roku. Strefa Counter-Strike'a w naszej głowie była duża. Okazała się znacznie mniejsza, a raczej jej popularność była większa aniżeli pojemność. Jeszcze jest za wcześnie, żeby powiedzieć, gdzie będzie rozgrywany Counter-Strike. Ja jako wielki fan tej gry liczę, że jak najwięcej meczów zobaczymy w Spodku, ale o tym będziemy informować. Jeszcze takie pytanie. Fakt, że CS nie będzie majorem, ten turniej, wpłynie jakoś na jakby zainteresowanie? Szczerze mówiąc... Widowiskowość może? Szczerze mówiąc wątpię, bo prawdziwi fani Counter-Strike'a, którzy według mnie to tacy, którzy lubią oglądać najlepszych graczy na fajnym turnieju, niezależnie od tego, czy są piny, niezależnie od tego, czy są skiny limitowane danym turniejem, i tak będą ten turniej oglądać. Takich fanów według mnie jest 70-30% graczy Counter-Strike'a zależy tylko i wyłącznie na pinach, skinach i tak dalej, i tak dalej. To nie są prawdziwi fani gry według mnie. To, że turniej w Katowicach nie będzie majora, według mnie kompletnie nie wpłynie na jego atrakcyjność. Pula nagród jest taka sama jak na majorach. Nasze hospitality dla graczy, które jest dosyć ważnym punktem na planie sportowego świadka, no i jest dosyć mocne. Oni wiedzą, dlaczego przyjeżdżają do Katowic, co dostają w zamian. No i tak jak wspomniałem, pula nagród, $250 000, tak jak na majorze. No nie widzę przeszkód, żeby ci najlepsi przyjechali. A jak będą wyglądać kwalifikacje do tego turnieju? Czy będą jakieś zaproszenia tych topowych drużyn, czy tylko kwalifikacje, gdzie każda z tych drużynek będzie musiała brać udział? Jeszcze ostatecznie nie podjęliśmy decyzji, w jaki sposób będziemy wyłaniać te drużyny. Będziemy o tym na pewno informować jeszcze w tym roku, żeby przez okres świąt można było się nacieszyć wszelkimi informacjami związanymi z Katowicami. I ostatnie pytanie takie, co sądzisz o powrocie Luka i Jawka do e-sportów? Powiem ci, że zdziwiłem się bardzo.
No, myślałem, że to jest jakiś świąteczny prima aprilis. A spojrzałem na tablicę Łukasza, rzeczywiście coś tam odpisywał swoim znajomym, że tak, że gra. Zobaczymy. Patrząc po tym, że Zbyszek jest bardzo Zibią, którego nie wymieniłeś, jest bardzo zalatanym człowiekiem, bo ciągle widzę, jak wrzuca zdjęcia to z Tajwanu, a to gdzieś, albo robi mnóstwo szkoleń na całym świecie. Nie wiem, czy znajdą czas na nagranie. Dla Awka jest to olbrzymia szansa. I Maciek, fenomenalny gość, bardzo sympatyczny chłopak. Gdzieś po drodze może trochę się pogubił z różnych względów. Mam nadzieję, że to jest dla niego szansa na rozwój, szansa na powrót do gamingu. Bo może nie wszyscy wiecie, ale Awek, czyli Maciek Krzykowski, to jest najmłodszy mistrz świata w Quake'a trzeciego. Miał chyba 16 lat wtedy. Więc to pokazuje... były jeszcze takie czasy, gdzie sporty były naprawdę dziwnie, ludzie patrzyli na nie, no nie? 16-latek. Tak, to były czasy takie, kiedy moja mama mi mówiła, zostaw te gry, bo one ci pieniędzy nie dadzą, tak? No, mam wrażenie, że to słyszy każdy z nas, kiedy gra w... Większość graczy się pod tym podpisze. Tak, nie graj w gry, bo one ci nigdy pieniędzy nie dadzą. No, akurat to był taki okres, gdzie zmieniła zdanie diametralnie. Dobrze, w takim razie dziękujemy Adrianowi, życzymy sukcesów, czy to podczas Intel Extreme Masters, żeby wszystko wyszło, żeby była masa kibiców i też na płaszczyźnie PR-owej. I zapraszamy w tym momencie na kolejny reportaż, tym razem byliśmy z wizytą u Jerzego Janowicza, zawodowego tenisisty naszego polskiego tutaj reprezentanta, także zapraszamy. Moi rodzice wyczynowo grali w siatkówkę. Moja mama była reprezentantką Polski, mistrzynią Polski dla LKS-u łódzkiego, mistrzynią Turcji, więc no, najwyższa półka, jeżeli chodzi o siatkówkę. Tata też grał w siatkówkę wyczynowo. I na moje szczęście, tudzież też nieszczęście, zacząłem grać w tenisa zaraz po zakończeniu kariery właśnie siatkarskiej przez moich rodziców. Dlatego, bo tata zaczął grać amatorsko w tenisa. Jak się urodziłem, to już w wieku 2-3 lat zaczął mnie zabierać właśnie ze sobą na korty. Tak podglądałem właśnie, jak się bawi w ten sport. No i to był właśnie początek. Potem zaczęliśmy oglądać to w telewizji. Oglądałem wszystkie mecze Pita Samprasa. No i tak się tym zaraziłem. Tak naprawdę swój pierwszy jakiś tam znaczący sukces osiągnąłem jako junior w wieku chyba 16 lat i wtedy doszedłem do finału Wielkiego Szlema US Open. To jest jeden z czterech takich najważniejszych turniejów na świecie. Była taka sytuacja, że ja nie lubiłem chodzić do szkoły i mama mi powiedziała, jeżeli będę w pierwszej dziesiątce na świecie juniorów, to pozwoli mi nie chodzić do szkoły. Ja ten finał zrobiłem. I ona oczywiście wtedy powiedziała, że nic takiego nie mówiła i dalej muszę do tej szkoły chodzić. Na komputerze zacząłem grać tak naprawdę już w wieku około 7-8 lat. Pamiętam, że wtedy dostałem swój pierwszy komputer od rodziców. I grałem w jakieś naprawdę prymitywne, podstawowe gry, bo wtedy jakoś nie było dużego wyboru. Nie pamiętam nazwy owej gry, ale pamiętam, że jeździłem żółtym samochodzikiem i wydalałem z siebie plamę oleju, żeby za mną przeciwnik miał utrudnioną drogę. Potem pamiętam, że byłem fanem Dooma. Zagrywałem się godzinami w Dooma, w Mortal Kombat 1-2. Maniakalnie grałem Skorpionem. Znałem wszystkie ciosy i super ataki i wszystkie fatality. Potem, jak już byłem troszeczkę starszy, czyli te czasy gimnazjum, to z kolegami chodziliśmy właśnie do kafejek i graliśmy troszkę w Counter-Strike'a, sporadycznie. Potem troszeczkę u mnie to ucichło, przerzuciłem się na konsolę i potem maniakalnie grałem w Battlefielda. Zawsze lubiłem mieć broń w swojej ręce i czuć się panem sytuacji. Z reguły właśnie grałem w strzelanki, tak jak mówię. No, zaczynałem od Dooma, od Duke Nukem 3D. Potem weszło Call of Duty 1, 2, 3 i zawsze się tymi strzelankami bardzo pasjonowałem. Potem jak wszedł właśnie Battlefield,
to przerzuciłem się na Battlefielda, grałem bardzo dużo, maniakalnie wręcz bym powiedział, w Bad Company 2 i w Battlefielda 3. Miałem tam swoje grono, często właśnie spotykaliśmy się na konsoli, albo też u mnie właśnie w domu, albo u kolegów i graliśmy maniakalnie po kilkanaście, czasami godzin, jeżeli miałem wolne. No byłem, że tak powiem, nerwowym graczem, jeżeli chodzi o Battlefielda. No jestem też nerwowy na korcie, jestem krytyczny wobec siebie, tak. Nie popadam w euforię zawsze po jakimś treningu, zazwyczaj daję sobie dużo krytyki. Rzadko się cieszę z jakichś dobrych swoich zagrań, zawsze widzę te negatywne strony, jeżeli chodzi o kort albo nawet o komputer. Zawsze staram się te wszystkie moje słabe strony doprowadzić do perfekcji i nawet to się odzwierciedlało w Battlefieldzie, ponieważ no, dużo padów łamałem. Nigdy nie powinno się tak naprawdę spoczywać na laurach z tego względu, bo świat idzie do przodu, tak? I inni zawodnicy też trenują. To nie jest tak, że jesteś najlepszy i inni generalnie się poddają od razu na samo wyjście na kort, tak? Każdy chce być jak najlepszy. I poziom, jak i w Counter-Strike'u, jak i w sporcie, i cały czas idzie w górę, więc nawet jeżeli jesteś najlepszy, no to może trwać tylko przez chwilę. Teoretycznie spędzam dużo czasu przy CS-ie, no na pewno, jeżeli to jest właśnie okres listopad-grudzień, gdzie ja nie mam turniejów, no to jest to po kilka godzin dziennie, tak? Ale jeżeli zaczyna się sezon tenisowy, no to jest to granie, no w zależności od tego, na ile mi internet pozwoli w hotelu i tak naprawdę no, strefa czasowa też ma znaczenie w tym momencie, więc jeżeli mogę, to gram dużo. Jeżeli chodzi o cel w Counter-Strike, no to wielkich celów tutaj nie mogę mieć, tak? Raczej gram, bo lubię i mi się to podoba. Na pewno nie gram w Counter-Strike dlatego, bo chcę, nie wiem, no, być na turnieju w Katowicach, tak? Bo czegoś takiego nigdy nie będzie. Raczej jest to odskocznia i po prostu traktuję to jako hobby. No. Wiem, że nie będę wyczynowym graczem Counter-Strike'a, ale na przykład no, na Globala zawsze chciałem mieć i zawsze o niego walczyłem, tak? Zawodowo nie będę w to grał i nigdy nie będę na przykład się porównywał do Snaxa, Paszy czy innych Get Rightów, bo nigdy takim dobrym zawodnikiem nie będę. Czyli Globala udało się mieć? Udało, na chwilę. Jak długo wbijałem Globala? No Globala wbijałem tak naprawdę od początku tego roku, no bo bardziej przysiadłem do CSGO'a w tym roku, więc no niecały rok. Mam tak naprawdę dwa konta, aktualnie dwa Supreme'y z potencjałem na Globala na stałe. No co mogę powiedzieć o mojej grze? No. Z reguły najbardziej lubię grać na mapie Cash, tudzież Overpass. Kałach to jest moja broń. Duża moc. Podstawa. Jeżeli chodzi o mój styl gry, no to w zależności od tego, kogo mam w drużynie. Tak? Jeżeli gram z moim składem, no to z reguły jestem agresywnym graczem. Boostują mnie. Myśleliśmy o to, żeby pojechać sobie na jakiegoś tam zwykłego, przeciętnego lana, ale ten pomysł nie wypalił, ponieważ no, jeden kolega nie jest z Polski. Znaczy się, jest Polakiem, ale nie mieszka w Polsce, więc to jest troszkę utrudnione, a myślimy o jakiejś lidze, no, może jakieś SA albo coś. No, Face It jako tak gra się tam fajnie, ale nie ma jakoś tak konstruktywnej ligi tam. Jeżeli chodzi o moje plany, no to teraz mam urlop, więc mam czas na jeziorku i na CS-a. Przygotowuję się właśnie do wyjazdu, do turnieju w Australii. Tam czekają mnie albo Brisbane, albo Doha, potem Sydney, czyli to są takie dwa przygotowawcze turnieje do Wielkiego Szlema, czyli jeden z ważniejszych turniejów na świecie, Australian Open, no a potem się zobaczy. To czego Ci życzyć na te najbliższe miesiące? No teoretycznie powinniśmy żyć po mania rakiety, ale nie wiem, czy to jest mile widziane. A jakieś właśnie sukcesy, które chcieliście w tym najbliższym czasie osiągnąć? Czy te, co mówić, wygranie Wielkiego Szlema, to jest taki plan długoterminowy? No, byłem już w półfinale Wielkiego Szlema na Wimbledonie 2013 rok. Blisko, ale wciąż daleko. Mam nadzieję, że w przeciągu dwóch, no maksymalnie trzech lat uda mi się wygrać jakiegoś Wielkiego Szlema. Obojętnie jakiego. Tak, chętnie tego Ci życzę, dzięki. Dzięki bardzo.
witamy już po krótkiej przerwie. Z nami jest gość specjalny, Kubik. Siemano, witam. Nawiązując do materiału, coraz częściej chyba da się zauważyć, że gracze sportowi na co dzień hobbystycznie grają w gry internetowe. Powiedz, czy ty też, ty grałeś w koszykówkę, tak? Powiedz, czemu zakończyłeś swoją karierę, bo jednak to było tak bardziej profesjonalnie chyba. Znaczy, jeżeli chodzi o moją koszykówkę, to wydaje mi się, że to było tak bardziej półamatorsko. Grałem do czasu trzeciej liceum i powiem wam szczerze, że to jeżeli chodzi o moje zakończenie kariery, powiedzmy koszykarskie, jeżeli to można nazwać karierą, to bardziej chyba ze względu na studia i właśnie na studiach tutaj szukałem też jakiejś rywalizacji i właśnie postanowiłem się zająć grami komputerowymi. Czy było takie płynne przejście, czy w międzyczasie, jak jeszcze grałeś w koszykówkę, to chyba też zajmowałeś się Call of Duty? Znaczy się, jeżeli chodzi właśnie o to Call of Duty, to bardziej działało to tak, że no tego z czasu zbyt dużo nie miałem, tak? Właśnie w czasach liceum tutaj trzeba było troszkę poświęcić się nauce, koszykówka i właśnie jeżeli miałem troszkę wolnego czasu, właśnie w tego koda grałem, na pewno nie w takich ilościach, jak aktualnie spędzam właśnie przed Counter-Strike'em. Powiedz, bo jednak jakieś sukcesy odnosiłeś w Call of Duty? Czemu przerzuciłeś się na Counter-Strike'a? Znaczy się, to bardziej wyglądało tak, że była już końcówka Call of Duty Modern Warfare 3, w którego grałem i właśnie wyszło CSGO Beta. I tak sobie myślałem, bo zawsze między tymi nowymi Call of Duty wyglądało to bardziej tak, że było takie 3-4 miesiące przerwy między nowymi edycjami, nigdy ten kod nie potrafił się wybić, nigdy nie było turniejów LAN-owych. I to działo tak, że kilka lat wcześniej jeszcze właśnie jako grałem w Alsen Team, właśnie w tego koda, pojechałem na LAN-a w inną część i zobaczyłem, jaka tam jest super atmosfera, jak to wszystko bardzo ładnie wygląda. Dlatego właśnie postanowiłem, mówię, spróbuję tego CSGO, była wtedy beta, wiadomo, że była ona troszkę hejtowana, ta gra była bardzo niedopracowana, ale mówię, pójdę tego CS-a, zobaczę, jak tam będzie się działo, bo chciałem właśnie wystąpić kiedyś na takim LAN-ie, co mi się udało na szczęście. Pytanie z czatu, od Proxa konkretnie, ile czasu poświęcasz dziennie na CS-a? No powiem szczerze, że od kiedy streamuję, to poświęcam troszkę więcej czasu, streamuję około 3-4 godzin i jeszcze teamowo również 3-4 godziny, także to wychodzi taki powiedzmy etat, nawet około 8 godzin dziennie. Czyli można powiedzieć, że pełen profesjonalizm, jeżeli chodzi o podejście do gry. Mówisz tutaj o streamowaniu 8 godzin dziennie. Co robiłeś wcześniej, zanim się zająłeś całym Counter-Strike'em, że tak powiem, na pełen etat, jak to nazywasz? Oj, powiem szczerze, że ciężko mi tutaj sobie przypomnieć właśnie tutaj od czasu streamu. Poświęcam tyle czasu, wcześniej jednak wiadomo, miałem troszkę więcej czasu też dla siebie właśnie. Mogłem sobie jeszcze tam pogrywać w kosza, czy to w drużynie akademickiej, przez jakiś czas próbowałem swoich sił, czy to właśnie w takich amatorskich ligach koszykarskich. Głównie, no nie oszukujmy się, ale pogodzenie właśnie studiów, CS-a, tego wszystkiego było niezwykle ciężkie. I te ligi koszykarskie, pamiętam, że odbywały się w nocy, w poniedziałki chyba od 22 nawet do 3 rano. Pamiętam, że nawet czasami tato tutaj po mnie przyjeżdżał, żebym właśnie w nocy nie wracał i o 7.15 następnego dnia we wtorek miałem właśnie już tutaj czasami zajęcia, wtedy chyba miałem WF po prostu, jeżeli chodzi o uczelnię i czasami po prostu WF i sam mnie zwalniał, mówi, widzę Kuba, że grasz w poniedziałki o tej 20.31 w nocy, odpuść sobie ten WF, ja tobie wpiszę tą obecność. A jakie jeszcze inne sporty poza koszykówką? Wydaje mi się, że chyba, że jednak żadne tutaj, troszkę siłowni, żeby się tutaj rozruszać, no bo nie ukrywajmy, ale spędzanie... Masa, tak? Masa, najpierw masa, potem rzeźba. Tak jest, ale właśnie wracając tutaj do tej siłowni, troszkę właśnie czasu trzeba się ruszać. Nie może być tak, że siedzicie tyle czasu przed komputerem, trzeba właśnie tutaj odnaleźć jakąś odskocznię, bo można po prostu zwariować. Także właśnie tutaj powiem, siłownia, jakieś tam hobbystyczne, jakoś jeżeli chodzi o piłkę nożną, nie przepadałem, inne sporty, głównie koszykówka, czasami siatkówka, ale to już naprawdę totalnie amatorsko ze znajomymi. Powiedz, bo w swojej drużynie Alsen Team jesteś najstarszy. Powiedz, czy jednak widać u ciebie to doświadczenie, bo tak naprawdę grasz w CS-a 2012 rok, kiedy wychodziła już ta beta. Widać to doświadczenie w drużynie? Jesteś ich takim mózgiem operacji, że tak powiem? No nie mnie to oceniać, ale jeżeli chodzi o moją pozycję w drużynie, właśnie jestem prowadzącym, czy jak to właśnie nazwałaś, mózgiem operacji, także właśnie moje zadanie to jest poprowadzenie całej naszej piątki, naprawdę wyśmienitych shooterów, te chłopaki strzelają znakomicie, a ja powiedzmy sobie, tak jakbym po prostu grał w szachy, ustawiam tutaj każdego, mówię, kto mniej więcej co ma robić, żeby ta nasza gra się po prostu kleiła. Pytanie z czatu, jak ważną rolę odgrywa w CS-ie psychika?
Oj, wydaje mi się, że kluczową. Psychika, doświadczenie, umiejętność radzenia sobie z presją to są podstawowe atuty każdego doświadczonego zawodnika i to widać właśnie głównie w oficjalnych ligach. Tutaj niedawno powstał bardzo ciekawy skład na polskiej scenie, między innymi właśnie Destru oraz Dark, których często możemy na przykład spotkać na transmisjach Esla. Przez jakiś czas nie grali, wrócili do gry, no nie oszukujmy się, ale nie grając tyle czasu prawdopodobnie, że chodzi o takie umiejętności indywidualne, strzeleckie, dawno z nimi nie grałem, ale nie są na tym poziomie, co były kilka lat temu, są w stanie wygrywać europejskie turnieje właśnie tym doświadczeniem, tą psychiką, tą radzeniem sobie z presją, bo to jest naprawdę w CS-ie najważniejsze. Wiadomo, strzelanie oczywiście też, ale każdy topowy zawodnik powie, umiejętność gry właśnie na innych doświadczonych przeciwników, umiejętność znalezienia swojej pozycji, także to są naprawdę bardzo ważne elementy. To powiedz, jak to jest u ciebie w drużynie, bo jednak są to młodzi gracze, nie mają aż tak dużego doświadczenia, czy jednak psychicznie dają radę, jeżeli chodzi o takie wystąpienia? No powiem tutaj szczerze, że ten wiek może troszkę przeszkadzać. No nie oszukujmy się, ale jeżeli chodzi o wiek takich zawodowych e-sportowców, no to jest on, oscyluje tutaj między przedziałem 19-23. Wydaje mi się, że to jest taki najlepszy okres. Tutaj jesteśmy pierwszym pokoleniem, które tak naprawdę jeszcze nie wymyślił, kiedy e-sportowiec powinien przyjść na emeryturę. Ale tak mi się po prostu wydaje, że ten wiek... Czyli ja też. Smutek. No niestety. Ale właśnie, wracając tutaj do poprzedniej sytuacji, co do tego wieku. Mamy właśnie duże wahania formy. Niestety tutaj też wiek, tutaj może troszkę mojego zastania, no bo nie ukrywam, że tak miałem takie pół roku przerwy, gdzie po prostu kompletowałem ten skład. Udało mi się właśnie znaleźć tych młodych chłopaków. I tutaj takim przykładem był właśnie turniej dawno w Warszawie, gdzie zagraliśmy po prostu słabo i wydaje mi się, że teraz po zmianie trochę naszego planu treningowego gramy troszkę więcej meczów oficjalnych, meczów o coś i dzięki temu właśnie wyrabiamy sobie tutaj tą psychikę, umiejętność gry pod presją i mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy właśnie w stanie tutaj walczyć w dużo bardziej prestiżowych turniejach. Lukir pyta, jak stworzyć dobry team w CS-ie? Pytanie chyba najcięższe z wszystkich możliwych, jak znaleźć teamy, jak stworzyć team w CS-ie, jeżeli chodzi... Dobry, taki wiesz. Wiadomo. Wydaje mi się, że drużyna, trzeba patrzeć na charakter. To nie może być tak, że powiedzmy z kimś się źle gra, ktoś jest toksyczny w czasie gry i a bierzemy go do teamu, no bo jednak fajnie strzela. Wydaje mi się, że taki team nie wytrzyma długo, trzeba patrzeć na charakter, trzeba patrzeć właśnie umiejętność radzenia sobie z tą presją. Także jeżeli chodzi o team, nie może być też pięciu shooterów. Najlepszym przykładem jest tutaj zespół Gamers 2, który przez jakiś okres miał pięciu znakomitych shooterów, ale jednak te największe sukcesy, które trwają teraz, wiadomo, strzelają wyśmienicie, ale tutaj kilku zawodników pełni troszkę inne funkcje i dzięki temu właśnie G2 może teraz prezentować tak znakomitą formę, także musi być jakaś osoba, fajnie mieć osobę doświadczoną w drużynie, nie ukrywam, że taka osoba daje dużo, te wszystkie elementy, które muszą być w grze, przeskakuje się szybciej, nie trzeba samemu tutaj testować tych wariantów, to osoba doświadczona od razu zauważy, ty sobie poradzisz lepiej tutaj, ty sobie lepiej poradzisz tutaj, także powinna być osoba doświadczona, ale można w piątkę zdobywać właśnie to doświadczenie, powinno być oczywiście, które potrafią dobrze strzelać. Także tutaj i no właśnie ten charakter. Także tutaj też na to trzeba patrzeć. Aster pyta, czy widzisz siebie w roli trenera waszej drużyny? Znaczy, póki jeszcze powiedzmy jakąś tam formę indywidualną prezentuję, chciałbym sobie jeszcze pograć. Nie ukrywam, że jednak to mi sprawia największą frajdę. Jeżeli chodzi o oferty trenerskie, już kilka takich ofert dostałem naprawdę od topowych polskich drużyn. I no nie ukrywam, za jakiś czas pewnie będę musiał to przemyśleć, także póki mogę, po prostu cieszę się Counter-Strike'iem, gram w tą grę, ale jak już po prostu zobaczę, jak to ma tekst jednej piosenki, tak, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, także po prostu jak już zobaczę, że będzie ten element, znaczy, że już po prostu nie będzie mi się tak dobrze grało, prawdopodobnie to sam zrezygnuję i wtedy będę szukał tutaj może szczęścia właśnie w trenerce. A powiedz, czemu akurat Alsen Team? Czy też fakt, że to jest polska organizacja, miało tutaj znaczenie? Tutaj, bo tak jak właśnie powiedziałem wcześniej, już miałem styczność z tym gamingiem. Ten gaming jest naprawdę stały, na polskiej scenie jest od wielu lat. No i nie ukrywam tutaj, że bardzo przyjemnie też się dogadać i pracować z ludźmi, których się zna, których się lubi. Tutaj menadżerowie w Alsen są naprawdę świetni, bardzo super ekipa, z nimi można naprawdę bardzo wesoło spędzać czas, ale również profesjonalnie. Mamy wszystko, czego potrzebujemy do treningów, niczego nam nie brakuje, no i wiadomo, że też polska organizacja
I działa to na takich ludzkich zasadach. To nie jest tak, mamy w kontrakcie zapisane, macie coś tu i tu i tu, nie ma, nie dostajecie się, nie ma was w tym gamingu. Tu jest pełna wyrozumiałość, oni wiedzą, że to są młodzi gracze, balansuje jednak ta forma, także po prostu czegoś nam potrzeba, jest ok, coś nam nie wyszło, otrzymujemy takie pełne wsparcie, nic się panowie nie stało, pracujcie dalej, będzie lepiej, także tutaj ewidentnie Alsen Team też ze względu na to, że po prostu nas bardzo wspierają. Jak wygląda codzienny trening w waszej drużynie? Znaczy się, jeżeli chodzi o trening, no to tutaj mogę niestety się przyznać, ale troszkę zaniedbujemy, jeżeli chodzi o moją osobę, no bo indywidualnie mam strasznie dużo po prostu roboty, także trenujemy troszkę później. Powiem wam szczerze, na przykład Vexed Gaming, z tego co kojarzę, czyli typowa polska drużyna, trenuje nawet od 18 do 24. My trenujemy niestety troszkę krócej, od około 19-20, wiadomo, że zaczynamy czasami wcześniej, jeżeli po prostu trzeba. Ale jest to, każdego dnia, czy... Nie. Nie ma takiej opcji, trzeba sobie odpoczywać. Mamy weekendy wolne. Piątek, sobota są wolne, w niedzielę zaczynamy. Czasami gramy taki europejski turniej od ESL Go for CSGO właśnie w niedzielę od 14, jeżeli oczywiście wszyscy są w domu, ale oficjalnie mamy, to, jeżeli chodzi o taki nasz terminarz, od poniedziałku do czwartku, 4 godziny dziennie, 4 dni w tygodniu. Kolejne pytanie z czatu. Jak trenować w CSGO? Jak sprawić, żeby osobiście stać się lepszym w tą grę? Powiem tutaj tak, że kolejne takie z cięższych pytań. Każdy musi znaleźć swój tryb treningu. To nie jest tak, że musisz grać to, będziesz lepszy. Jest dużo opcji trenowania. Są oczywiście jakieś tam mapy z botami, aimy, deathmatche, ale w pewnym momencie człowiek się po prostu zatrzymuje i jeżeli chodzi o jakiś progres, trzeba robić progres teamowy. Indywidualnie każdy się zatrzyma na jakimś poziomie. Tutaj wszystko jest w drużynie. Także jeżeli po prostu jest osoba, co trenuje, widzi, że coś na razie nie idzie, złożyć sobie team nawet słabszy, troszkę słabszy i razem pnąć się do góry i w tym momencie indywidualnie też każdy będzie się tutaj stawał lepszym zawodnikiem. Jeżeli chodzi o taki typowy trening indywidualny, tak jak właśnie wspomniałem, AMDF mecz, ewentualnie właśnie mapy z botami. A propos składania tych teamów, ty w sumie masz chyba doświadczenie odnośnie składania teamów. W przeszłości, jak grałeś jeszcze w No Mercy, często mieliście zmiany zawodników i często wkręcałeś swoich ziomków z Call of Duty. Powiedz, czy któryś z nich się wybił? Znaczy się, no były tutaj dwie osoby, jeżeli chodzi o Koda, mowa tu oczywiście o Boczku i Hitonie. Jeżeli chodzi o Hitona, tutaj wydaje mi się, że wiele osób niestety go nie pamięta, bo grał na samym początku tej gry, no to on już skończył grać, z tego tam sobie wiem, tam grę jakoś amatorską, matchmaker i tak dalej. No jeżeli chodzi o drugą osobę, no to Boczek, tak? Boczek BCK ma nick. Z tego co wiem, tam sobie właśnie klei team, także on tutaj jak najbardziej chyba jest jedną takich z dwóch osób, czyli ja właśnie i on, które tam można powiedzieć, liznęły tej topowej sceny. Także nasza dwójeczka, jeżeli chodzi o Call of Duty. Jaki jest najbliższy turniej, do którego trenujecie i na którym będziemy mogli was zobaczyć i kibicować? Za tydzień jedziemy do Gdyni na Gdynia Game Festival. Także będzie można nas zobaczyć właśnie tam. Mamy teraz 4 dni jeszcze, żeby się przygotować. Nie będziemy chyba za dużo nic zmieniać, bo wydaje mi się, że w takim okresie czasu nie będziemy w stanie za dużo zmienić. Po prostu popracujemy nad formą indywidualną, żeby po prostu każdy dobrze wszedł w mecz na lanie. Kolejne pytanie z czatu. Jak jest twoje osobiste top 3 świata ze sceny CS-a? 3 graczy i 3 drużyny. Bardzo ciężkie pytanie tutaj. Muszę pogratulować. Są same ciężkie pytania. Muszę pogratulować tej osobie, która mi je zadała, bo mnie lekko zatkała. Jeżeli chodzi o top 3 teamy. Dobra, powiedzmy, że Fnatic, na pewno ono tam już od jakiegoś czasu. Envy Us, jeżeli chodzi o styl swojej gry, mają taką umiejętność dostosowania się do przeciwnika. Oni nie są takim stricte taktycznym teamem, mają bardzo wysokie tutaj umiejętności indywidualne, jeżeli mogę to tak nazwać. Mają bardzo mądrego prowadzącego, który bardzo ładnie rotuje tymi graczami. Virtus Pro oczywiście jak najbardziej, to jest taki zespół, który jak chce, to może. Tutaj też było widać, że za dużo chyba ostatnio grali i po prostu nie byli w stanie się dobrze przygotować do poszczególnych turniejów. Teraz mają miesiąc przerwy, jestem pewien, że przed Katowicami jakiś tam bootcamp wjedzie, będą chcieli się pokazać jak najlepiej. Także moje osobiste top 3, Fnatic, Envy, Us, Virtus Pro, jeżeli chodzi o teamy. Jeżeli chodzi o graczy, nie było chyba jeszcze od kiedy są rankingi tutaj na kilku stronach internetowych, jeżeli chodzi o takie indywidualne aspekty graczy, żeby gracz grał cały rok stabilnie. Rok temu widzieliśmy tutaj Paszę w rankingu na bardzo wysokim miejscu, niestety nie przypomnę sobie, chyba był top 3 na trzecim miejscu i na początku właśnie na Jemie super form
forma naprawdę indywidualnie na bardzo wysokim poziomie. Końcówka niestety tego roku troszkę na niższym. Także Snacks to ciężko powiedzieć. Też tam gdzieś Snacks oczywiście również, też. To może Pasza był 2 lata temu. Pasza był chyba 2 lata temu, ale tutaj nie chcę zmyślać, niestety tego nie pamiętam. Także jeśli chodzi o indywidualne top 3, Snacksa na pewno wrzucę do takiej trójki. Tutaj bardzo stabilna forma tego gracza. Na każdym turnieju bardzo dużo wprowadza do Virtus Pro. Flusha. Aktualnie widzę, że różnie sobie radzi. Może też jest kwestia jego nowej roli w drużynie, czyli in-game leader, czyli taka osoba właśnie, która zarządza tutaj zespołem i daje taktyki. I naprawdę trzecia osoba... Może dajmy Happy'ego. Jednak prowadzący też musi być w top 3, także dajmy Happy'ego. Happy, Flusha oraz Snacks. Kolejne pytanie z czatu. Czy uważasz, że Hazard może wpłynąć negatywnie na rozwój sceny CS-u? Oj, wydaje mi się tutaj, że zależy w którym aspekcie. Jeżeli chodzi o popularność, to jednak Hazard tutaj wznosi na wyżyny CS-a, wszelkiego rodzaju skiny, bukmacherka i tak dalej. No nie ukrywam, że każdy lubi się w tego typu rzeczy bawić. Jest to bardzo wciągające, także jeżeli chodzi o Hazard i ilość, nie mówię tutaj o jakości widza, jeżeli chodzi o ilość widzów jak najbardziej. Jeżeli chodzi właśnie o inne aspekty, tutaj Adrian chyba właśnie wspomniał, że takich prawdziwych fanów CS-a jest około 70%, 30% właśnie leci tutaj na te skiny i tak dalej. Więc może to być lekkim minusem, że nie ma takich prawdziwych fanów, jak na przykład w innych tytułach, gdzie tego hazardu jest mniej, ludzie jednak oglądają dla przyjemności. Część osób CS-a ogląda właśnie tylko ze względu na ten hazard, o którym wspomniałeś. Jak myślisz, ile czasu musi minąć, żeby twoja drużyna przynajmniej była na takim poziomie jak te top 3, które aktualnie teraz jest w Polsce? No, wydaje mi się, że to są na pewno lata praktyk, gdyż wszystkie te teamy, które są topowe, mają 5 naprawdę bardzo doświadczonych graczy, którzy po prostu doświadczeniem są kilkanaście poziomów nad tym, także wydaje mi się, że rok, półtorej, cała piątka musi grać stale. Nie ukrywam, że będzie to wyjątkowo ciężkie zadanie, bo trzymać skład tyle czasu, to naprawdę już musi być po prostu naprawdę zgrane osoby, żeby chciały tyle czasu grać ze sobą, także tutaj daje minimum rok, półtorej po prostu, żeby grać i żeby każdy też indywidualnie nabrał tego doświadczenia, żeby tutaj stać się topowym zawodnikiem światowym. Oczywiście tutaj o tym mówimy. A takie kolejne pytanie z czatu. Jak widzisz scenę e-sportową i Counter-Strike'a za 10 lat? Właśnie to jest też pytanie tego rodzaju, którego się obawiam, bo nie wiemy, w którą to stronę idzie. Rynek jest masakrycznie dynamiczny i tu powiem szczerze, że więcej zależy chyba od rynku z samych komputerów, jak to będzie wyglądało, ile tutaj będzie tak naprawdę fizycznych aspektów. Już tutaj widzimy wszelkiego rodzaju bieżnie, gdzie można się obracać w kółko i to steruje naszą postacią. Także kto wie, czy za 10 lat nie będzie się grało w CS-a po prostu biegając przed tym komputerem. Także tutaj ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, co będzie za 10 lat, bo nikt tak naprawdę nie wie, co za te 10 lat, jeżeli chodzi o samą technologię, się wydarzy. Ostatnio oprócz streamowania można zobaczyć twój debiut, jeżeli chodzi o recenzje różnego rodzaju produktów gamingowych. Na razie chyba tylko jeden filmik jest odnośnie testowania myszek gamingowych do 150 zł. Powiedz, to był twój debiut, czy jeszcze będą jakieś filmy tego typu? Tutaj jeżeli chodzi właśnie o ten serwis, to mamy zamiar tych odcinków wypuszczać jak najwięcej. Naprawdę pomysłów jest mnóstwo. Chcemy naprawdę przetestować wszystko. Tutaj oczywiście wybrano mnie na eksperta, z czego się cieszę. Troszkę tej wiedzy mam oczywiście, jeżeli chodzi o jakieś tam ekspertstwo, jeżeli chodzi o sprzęcie, wszelkiego rodzaju statystyki, na co niestety nie znam, ale właśnie tu też jest plus tych testów, że w jakiś tam sposób pokazuje, że myszka nie musi mieć ileś tam tych wszystkich DPI i tak dalej. Chodzi o to, jak to się sprawdzi w CS-ie. Nie wszystkie bajery, które są aktualnie wprowadzane w wszelkiego rodzaju sprzętach, muszą być wykorzystywane w CS-ie. Także tutaj po prostu w prosty sposób chcę przekazać, czy ta myszka się nadaje do CS-a, czy nie, jeżeli chodzi właśnie o takie pojedyncze sprawy, minimalistyczne, no bo nie oszukujmy się, że większość z tych bajerów jest po prostu zbędna. Jeżeli chodzi o właśnie resztę tych filmików, mam nadzieję, że tych odcinków będzie jak najwięcej. Ale jak wspomniałeś, tak, to był mój debiut. Filmiki są chyba teraz 2, z tego co wiem. W piątek nagraliśmy jeszcze jeden odcinek, także będzie za jakiś czas będą chyba myszki powyżej 250 zł. A na jakim ty sprzęcie grasz? Mam tutaj wymienić wszystko z nazewnictwa, tak? Czy... No tak plus minus, powiedzmy. Dobra. Wiele osób jest ciekawych tego. Jeżeli chodzi o myszkę Zoe, EC1A, aktualnie grałem na FK1, tutaj właśnie firma, która dostarcza mi ten sprzęt, dała mi możliwość przetestowania myszki EC1A i postanowiłem ją zmienić właśnie w trakcie testów. Jeżeli chodzi o klawiaturę Razer Black Widow 2013, z tego co pamiętam, słuchawki HyperX Cloud 2, podkładka HyperX Fury Pro. No, także już wiecie plus minus, w co tutaj można uderzać. I ważne pytanie z czatu, naprawdę ważne. Dużo osób na to nalega. O co chodzi z żelkami?
o co chodzi z żelkami. Jestem wielkim fanem żelek, po prostu uwielbiam je zjadać w ilościach sporych i po prostu wydaje mi się, że przynoszą mi szczęście, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju strony właśnie typowo hazardowe. Także po prostu mamy taką zasadę, że jeżeli zjem dużo żelek, to wypadnie mi jakiś fajny skin. A, ale to ma też jakiś związek z turniejami? Nie wiem, jedziesz na turniej z ekipą, jedną torbę ciuchów, druga torba żelek? Nie, jeszcze takiej sytuacji nie było, ale jeżeli chodzi o żelki i o turnieje, na ostatnim lanie w Warszawie miałem okazję spotkać się z jednym z subskrybentów i właśnie tutaj podarował mi reklamówkę z żelkami, także coś z tymi żelkami jednak, jeżeli chodzi o turnieje, też jest. Także jak widzicie, są jakieś pozytywne aspekty sławy. My zapraszamy, dziękujemy oczywiście Kubikowi, życzymy samych sukcesów, będziemy kibicować mocno drużynie i abyście tam mocno trenowali przed nadchodzącymi turniejami, za tydzień bodajże, tak? Tak, za tydzień właśnie w Gdyni. Także pamiętajcie, żeby oglądać i kibicować chłopakom, a my zapraszamy w tym momencie na ostatni reportaż dzisiejszego dnia związany z Hyperbookiem. Witajcie w Hyperbook. Jesteśmy polską marką, zajmujemy się produkcją notebooków, komputerów stacjonarnych, rozwiązań all-in-one, przeznaczonych dla entuzjastów, profesjonalistów, osób szukających najwyższej wydajności zarówno do gier, jak i do zadań profesjonalnych. Jesteśmy na rynku od maja 2015 roku. Od tego czasu nasze notebooki były przetestowane m.in. przez redakcję Komputer Świat, PC Lab, Pure PC i Benchmark. Wszyscy we wszystkich testach zdobywaliśmy wysokie noty. Przede wszystkim nasz sprzęt jest chwalony za dużą wydajność, dobrą jakość wykonania. Współpracujemy z najlepszymi producentami sprzętu, takimi jak Intel, Nvidia, Samsung, Kingston. Także użytkownicy mają pewność, że w laptopach znajdują się komponenty od najlepszych producentów. Nie uznajemy półśrodków, nie uznajemy jakichś tanich chińskich zamienników. Na naszym sklepie hyperbook.pl można wybrać sobie konfigurację dostosowaną do własnych potrzeb. Jeżeli jesteś graczem, mamy specjalną linię przygotowaną dla graczy, w której można wybrać bardzo mocną kartę graficzną, procesor, dyski twarde, pamięć RAM. Dla osób, które zajmują się pracą mobilną, czyli dla biznesmenów, dla osób, które są dużo w podróży, mamy serię specjalną, która jest bardzo lekka, ma długi czas pracy na baterii, jest niezwykle wytrzymała i bardzo wygodna w pracy. Trzecia grupa komputerów to komputery do zadań profesjonalnych, czyli komputery dla architektów, dla inżynierów, dla których najbardziej liczy się moc obliczeniowa i wydajność profesjonalnej grafiki. Oprócz notebooków w naszej ofercie znajdziecie również komputery typu all-in-one oraz desktopy, które również można swobodnie skonfigurować za pomocą konfiguratora na naszej stronie internetowej. Ważną cechą naszych produktów jest swoboda konfiguracji. Na naszej stronie internetowej znajduje się konfigurator, który pozwala na dobór takich komponentów, jakie chcemy mieć w naszym laptopie. Więc jeżeli chodzi o wybór takich podzespołów jak karta graficzna, pamięci, dyski twarde, nie jesteśmy ograniczeni do tego, co można znaleźć w sklepie, tylko mamy wybór, ile chcemy mieć RAMu, jakie dyski, jaką kartę graficzną. Czy chcemy konfigurację z zainstalowanym systemem, czy bez systemu. Jest to decyzja, którą zostawiamy użytkownikom. Oprócz tego myślę, że warto wspomnieć, że nasze notebooki nie są plombowane, więc użytkownik może na przykład zakupić laptopa bez dysków twardych, po czym samodzielnie we własnym zakresie je zamontować bez obawy o utratę gwarancji. Oprócz samych notebooków świadczymy naszym klientom szereg usług dodatkowych, takich jak specjalne polerowanie układu chłodzenia, które zwiększa jego wydajność. Stosujemy najlepsze dostępne na rynku pasty termoprzewodzące przeznaczone do overclockingu. Nasi klienci mają również możliwość zakupu usługi kalibracji ekranu. Jest to bardzo ciekawa opcja, zwłaszcza dla fotografów, grafików, osób, które pracują z grafiką pod kątem wydruku. Jesteśmy pierwszym producentem, który wprowadził na rynek notebooki z desktopowym procesorem Intel Core i7 szóstej generacji Skylake. W naszej ofercie jest również notebook z desktopową kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 980, czyli zapewnia to wydajność na poziomie topowych konfiguracji stacjonarnych. Tak więc osoby szukające najwyższej wydajności bez kompromisów
nie muszą już zastanawiać się, z którego z elementów zrezygnować, tak żeby mieć tą wydajność jak największą. Zdjęliśmy właśnie dolną budowę modelu Hyperbook GTR87G. Jest to topowy model dla graczy, który jako indywidualną cechę posiada desktopową kartę graficzną, dokładnie taką samą, jaką mamy w komputerze stacjonarnym. Tutaj po lewej stronie widzimy soket na procesor. Aktualnie mamy tutaj zainstalowany procesor Intel Core i7-6700K z odblokowanym mnożnikiem, który umożliwia nam poza tym podkręcanie jeszcze procesora ponad jego standardowe taktowanie. W środkowej części widzimy moduły pamięci RAM. Mamy 64 GB RAMu DDR4. Tutaj widzimy też subwoofer, który dodaje potężnego dźwięku i brzmienia. Z prawej strony widzimy kartę graficzną. Jest to dostopowy układ NVIDIA GeForce GTX 980. Jest to szczególnie godne uwagi, ponieważ jak do tej pory nie udało się jeszcze zainstalować desktopowego odpowiednika do notebooka. Tutaj w tym modelu mamy kartę graficzną dokładnie o tych samych parametrach, co odpowiednik wersji desktopowej. W lewej górnej części widzimy baterię, a z prawej strony pod kartą graficzną możemy zainstalować jeszcze dwa dyski 2,5-calowe. Mogą być dyski talerzowe lub dyski SSD. Karta graficzna musi być specjalnie schłodzona, czyli mamy tutaj, jak widać, cały układ chłodzenia jest wykonany bardzo solidnie. Kilka rurek, które odprowadzają ciepło. Cały układ chłodzony jest dwoma wentylatorami. W naszej firmie mamy też specjalną usługę polerowania układu chłodzenia, która dodatkowo powoduje to, iż jest lepsza przewodność cieplna samego układu chłodzenia z procesorem. W tym momencie odkręciliśmy chłodzenie procesora i naszym oczom ukazuje się soket, na którym zainstalowany jest desktopowy procesor Intel Core i7-6700K. Bardzo szybko możemy wymienić taki procesor na inny, przesmarować, zastosować lepsze pasty termoprzewodzące i zrobić ogólną konserwację systemu chłodzenia. Cała konstrukcja jest modułowa, oferuje nam wymianę komponentów w bardzo szybki sposób. W modelu Hyperbook GTR87 możemy wymienić praktycznie każdy element. Można wymienić procesor. Mamy możliwość wyboru procesora i5 lub i7 z szóstej generacji procesorów Intel Skylake. Dziękujemy za wizytę w biurze Hyperbook. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszamy. Zapraszamy Was serdecznie na Gdynia Game Festival, który odbędzie się w najbliższy weekend, 11-13 grudnia. Tam również będziemy i zapoznacie się z naszym sprzętem. Witamy już po przerwie, ostatniej w tym programie. Laptopy, które tak naprawdę mają właściwości komputerów stacjonarnych, jak myślisz, Bartek, wyprą z czasem komputery stacjonarne, no bo jednak ta mobilność jest zdecydowanie na plus. Znaczy, przyznam szczerze, że ja jestem takim typowym graczem, który lubi komputery stacjonarne, lubię czasem sobie w nich pogrzebać, ale fakt, że powstają takie nowatorskie, powiedzmy, pomysły związane czy właśnie z laptopami, że można wymieniać te rzeczy, no bo dużo osób po prostu wpada czy do marketów różnorakich i widzi gotowy zestaw, gotowy laptop, który ma takie i takie podzespoły i nie, na przykład na pewno często się zdarzała sytuacja, że wybrałby ten laptop, gdyby na przykład procesor był minimalnie lepszy. A zazwyczaj te, powiedzmy, zestawy dużo bardziej się różnią między sobą, czy tam markami i tak dalej, więc opcja jakby bardziej dedykowanego laptopa, który jest urządzeniem mobilnym, wydaje mi się bardzo super podejściem. Też laptop, który pociągnie grę i to grę taką na wyższej półce, można wziąć go ze sobą zawsze na jakieś LAN party, czy nawet ze sobą w podróż. No, stacjonarnego komputera jednak wówczas nie weźmiemy, więc wydaje mi się, że naprawdę jeżeli one będą i cenowo tak podobnie jak te komputery stacjonarne i właściwości będą na takim samym poziomie, wydaje mi się, że z czasem większość osób wybierze właśnie laptopy. Znaczy warto zwrócić uwagę, że przez te 2, 3 czy 4 lata bardzo mocno się rozwinął sam rynek związany ze sprzętem komputerowym i jak kiedyś laptop, nie każdy mógł sobie pozwolić na laptopa, tak? Był to dosyć drogi sprzęt, zwłaszcza, że zawsze te ceny, powiedzmy, sprzętu w laptopie są dużo większe niż w komputerze stacjonarnym. Dzisiaj dosłownie każdy ma laptopa, nawet profesjonalny, ponieważ dzisiaj taka tematyka jest sportowa, dosyć mocno była. Nawet profesjonalni zawodnicy mają gdzieś tam te laptopy, co prawda zazwyczaj na LANach się gra na komputerach stacjonarnych, no bo tutaj dochodzi też aspekt chłodzenia, tak, ta cała fizyka, no jednak jak jest laptop, to wszystko jest
upchane gdzieś tam ciasno, chłodzenie tego może być problematyczne. No ale jak widać, są laptopy, które sobie z tym radzą, czy z najnowszymi, powiedzmy, grami, czy najnowszymi produkcjami, więc ja myślę, że laptop jest dosyć sensownym wyborem, zwłaszcza kiedy się dużo podróżuje. No my chyba już będziemy się żegnać. Dziękujemy Wam za oglądanie. Będzie to już ostatni odcinek, na pewno w tym roku. Tak jest. Czy w następnym, to wszystko zależy od Was, więc jak najbardziej możecie komentować i wyrażać swoje opinie. Życzymy Wam już wesołych świąt, udanego i zapamiętanego Sylwestra, a także szczęśliwego nowego roku. Tak jest. Pamiętajcie, żeby wpadać na nasze kanały socialowe. Jeżeli Wam się program podobał, jeżeli chcecie nas zobaczyć w następnym roku, zostawcie jakiś komentarz, a ja myślę, że my znowu jakieś tam dobierzemy gości. Znaczy, dajcie znać, jakich gości chcielibyście zobaczyć też w programie. Zobaczymy, co da się zrobić i miejmy nadzieję, wrócimy do Was w przyszłym roku. A tymczasem, tak jak Kasia wspomniała, żegnamy się. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję, Bartku. Także nie pozostaje nic innego, jak się z Wami pożegnać. Dobranoc. Dobranoc.